imię Paulina i witam w kolejnym odcinku z cyklu Zdalny Eksperyment. Afrodyzjaki są to ponoć substancje, które wpływają na zwiększenie libido u mężczyzn i kobiet. W historii stosowano dużo różnych mikstur oraz rytuałów, aby wpłynąć na popęd płciowy. Do afrodyzjaków zalicza się bardzo dużą gamę produktów spożywczych. Owoce, warzywa, przyprawy, słodycze, alkohol. I przyjrzyjmy się kilku takim produktom. Zacznijmy może od alkoholu. Tutaj mamy butelkę czerwonego wina. Samo wino zawiera w sobie dużo cennych mikro- i makroelementów. Również pięknie pachnie. Ale takie wino i alkohol, bo również szampan, zaliczane jest do afrodyzjaków. Już niewielka ilość alkoholu wpływa na nasz organizm rozluźniająco i relaksująco. Dla kobiet istotne są również zapachy oraz to, jak odbieramy zmysłami wiele rzeczy. Więc gdy partner postara się o piękną kolację, dodając wino, kwiaty, w tle przyjemny zapach świec, to nasze zmysły się pobudzają, widzimy, że ktoś się dla nas postarał, ale również rozluźniamy się pod wpływem alkoholu. Zapach bardzo dobrze wpływa również na funkcjonowanie i rozluźnienie naszego mózgu i nasze libido się zwiększa. Dobrze, ale mam tu jeszcze kilka innych substancji. Na przykład czosnek, imbir, chili czy cynamon. Są to substancje, które bardzo często wykorzystujemy w czasie gotowania. Niekiedy wykorzystujemy też zimą, ponieważ są to substancje, które rozgrzewają nasz organizm w chłodniejsze dni. A skoro rozgrzewają, to przyspieszają również krążenie krwi w naszym organizmie. Do afrodyzjaków możemy również zaliczyć przyprawy. W tym przypadku działa oregano, który działa pobudzająco na nasz organizm. Przy okazji przyjemnie również pachnie. Oraz rozmaryn. Tu jest akurat rozmaryn suszony, ale można mieć też rozmaryn w postaci grzebu. Też bardzo przyjemnie pachnie. Rozmaryn wpływa rozluźniająco, więc zioła również wpływają na nasz organizm i nasze libido może się zwiększyć. Następnie truskawki. Truskawki, bardzo smaczny owoc. W dodatku, kiedy połączymy je z czekoladą, ważne jest, aby czekolada była gorzka i zawierała bardzo dużo kakao, to już dla naszego organizmu sama przyjemność. Czekolada powoduje wydzielenie endorfin, a endorfiny to szczęście, więc dlaczego nie być szczęśliwym? Z owocowych afrodyzjaków możemy również zaliczyć winogrono w postaci świeżej, ale również w postaci suszonej, czyli rodzynek. Ogólnie owoce suszone jak figi, morele czy daktyle również zaliczane są do afrodyzjaków. Jak wiemy, owoce suszone też zawierają cukier, a cukier może wpływać na nasz organizm, również powodując radość. Z warzyw do afrodyzjaków zaliczane jest na przykład szparag czy awokado. Awokado zawiera bardzo dużo cennych substancji, które korzystnie wpływają na nasz organizm. Kolejną substancją jest kawa. Działa na nas pobudzająco w małych ilościach. Pamiętajmy, że wypicie dużej ilości kawy może też niekorzystnie wpłynąć na nasz organizm, a przy tym samym na nasze zwiększenie lipido. Ważne jest, aby słuchać naszego organizmu. Niestety niektóre z tych produktów mogą działać na nas niekorzystnie. Mogą powodować na przykład ból głowy. U niektórych mogą powodować również migrenę. Więc ważne jest, aby słuchać siebie oraz swoich przyzwyczajeń. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.